No zobaczcie, najpierw zrobiłem sobie coś takiego. Co to jest? To jest do wyrywania chwastów, ziela. Można tym zruszyć. Ma taki tutaj trójkąt. No, ale okazało się po przetestowaniu, że jest trochę za słaby. Bo to jest blacha trójka. Szerokość około 30 mm. Rurka jest po to dłuższa, żeby się nie wkopywało w ziemię. Ale pomimo tego troszeczkę się jednak zapadała. No i postanowiłem zrobić coś porządniejszego. Tutaj mamy już płaskownik szerokość 50, ścianka 8 mm, rurka też już większej średnicy, no i dźwignia całkowita gdzieś ma około 45 cm. Także myślę, że tym to będę mógł i wyrywać chrzan. No a chrzan wiadomo, jak to siedzi, czasami mocno, głęboko. Tylko jak tak, jak się ciągnie szybko, no to się wyrywa same liście. Trzeba ciągnąć powoli i wtedy wyrywamy z korzeniem. No nie zawsze tak jest, bo czasami może to być inaczej. No ale... ale na pewno jeden się przyda i drugi. No bo ten jest sporo cięższy. Ten to myślę, że około kilograma, półtorej kilograma przynajmniej waży. No a ten to nie wiem, pół kilo, max 4,30 deko, nie wiem. To jest leciutki. Ale oba są praktyczne. Także przydają się i będą służyć w ogrodzie. A dzięki temu, że tam coś się spawa, no to można sobie takie fajne rzeczy robić. No bo tak to by było trzeba wiercić i gwintować. Dziękuję.